Jarosław Górczyński przekonuje, że spółki miejskie świadczące usługi dla mieszkańców gminy powinny pozostać pod kontrolą samorządu. Prezydent nie chce odsprzedawać udziałów prywatnym podmiotom. Jestem zwolennikiem, że spółki, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb społecznych, powinny być kontrolowane i powinny być w rękach samorządu, bo daje to gwarancję skutecznego działania i trzymania, podkreślę, trzymania cen na właściwym poziomie do jakości usług. Posiadanie 100% udziałów w spółkach miejskich daje wiele możliwości. W miejsce odwołanych prezesów prezydent może wprowadzić swoich ludzi. Przykład mamy w Radzie Nadzorczej Miejskiej Energetyki Cieplnej. Prezydent, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, powołał do niej wiceprezesa swojej partii, marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Jeżeli chodzi o skład Rady Nadzorczej, więc jasno i wyraźnie chcę dać do zrozumienia, że Rada Nadzorcza, w której przedstawicielami są na przykład dyrektor departamentu, która zarządza 12 miliardami złotych, więc to jest partner bardzo konkretny i merytoryczny do rozmowy. I z drugiej strony też muszą być tego typu osoby. Jarosław Górczyński na prezydenta miasta Józefa Świętokrzyskiego został zaprzysiężony 4 grudnia 2014 roku. Od tego czasu rozpoczął przegląd podległych mu spółek. Odwołał pełniącą obowiązki prezesa Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Magdalenę Kołyczek. Poinformował o rozwiązaniu przez prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji umowy z dyrektorem ekonomicznym spółki Jarosławem Seweryńskim. Jako członek Rady Nadzorczej MEC był obecny przy odwołaniu prezesa tej spółki Pawła Urbana oraz jego zastępcy Jana Pawlińskiego. Teraz zapowiada kolejne zmiany. Nastąpią też zmiany w konsekwencji radach nadzorczych niektórych spółek. Zdaniem prezydenta sytuacja miejskiej energetyki cieplnej jest poważna, a zobowiązanie wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy spłacić w jak najkrótszym możliwym terminie. Faktem jest, że pełniąc obowiązki wiceprezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego negocjował odroczenie spłaty kredytu do 2015 roku. Pierwsza rata wynosząca 48 milionów złotych zadłużenia wynosi 2 miliony 600 złotych. I jest to, jak twierdzi Jarosław Górczyński, duży wysiłek finansowy dla gminy. Zarząd MEC-u zamierza wystąpić do prezydenta miasta o ujęcie w budżecie pełnej kwoty na odkupienie udziałów, to jest 2 589 000 zł. Dlatego pieniędzy szukał będzie w spółce. W budżecie miasta trudno by było znaleźć taką kwotę. Ona musiałaby być znaleziona kosztem innych rzeczy. W latach 2004-2013 miejska energetyka cieplna wygenerowała zyski w kwocie około 8 600 000 zł, które zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału zakładowego spółki. Prezydent twierdzi jednak, że tych pieniędzy w spółce nie ma. Nie ma na koncie, dlatego że to są pieniądze, które były później przeznaczane na inne inwestycje, na inne zadania. To jest zapis księgowy. W 2015 roku za ciepło zapłacimy o 5% więcej. W maju dowiemy się, czy podrożeją również woda i ścieki.